W ogóle jest 2022 rok, u którego producenta spotkamy pod maską jeszcze pięciocylindrową jednostkę. Volvo już nie, we Fiatach czy Alfa Romeo również nie, a Audi na przykład upycha pod maską takiego oto hot hatcha. 5 garków i ostro ciśnie z tematem. Piękny dźwięk silnika, 400 koni mechanicznych, napęd na wszystkie koła, ale z możliwością też podriftowania sobie. Hashtag emocje, a jeśli chcecie poczuć emocje, możecie sobie ten wóz wypożyczyć, bo pojawił się on właśnie we flocie, no kurczę, szczecińskiej wypożyczalni Hot Car. Hot Car zawsze poratuje, gdy nagle potrzeba jakiegoś wypasa na już. W ich ofercie są same tłuściochy, chociaż akurat ten samochód, no, wygląda tak dość muskularnie, całkiem fit. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tak szybciutko tej bestii z bliska oraz skoczymy sobie na przejście graniczne w Kołbaskowie. Przed Wami najnowsze Audi RS3 8Y w wersji hatchback. Oj, nawet ciężko ten samochód nazwać hot hatchem, bo będzie to raczej hyper hatch. Jest za szybka na hot hatch. RS3 poprzedniej generacji 8V pojawiła się już kiedyś na kanale. Wersja poliftowa była bardzo konkretna, próba autostradowa. Ale jeśli chodzi o generację 8Y, no to były w zasadzie dwie S3. A taka RS3? Naprawdę łakomy kąsek dla entuzjasty motoryzacji. Taki kąs, nie kąsek. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to RS3 wcale tutaj się z tym jakoś tak nie kryje, że jest to całkiem konkretna bestia. Różne przetłoczenia, wloty, wyloty, muskulatura. Oczywiście RS3 jest szersza od S3. Tutaj, proszę bardzo, inne błotniki. Nawet są inne drzwi, by po prostu wszystko to było ładnie dopasowane. No najbardziej to widać po błotniku z przodu. Zobaczcie, jaki tutaj mamy wylot powietrza. Kawał japy. O, nawet, kurczę, słoneczko wyszło. Wycieczka za granicę z pewnością dzisiaj się uda. Zobaczymy, jaki będzie ruch. Tutaj mamy grill, prawdziwy wlot. Tutaj prawdziwy, no tutaj jest taka fejkowa jakby blenda. Też takie plastry miodu, jakieś tutaj prostokącik, właściwie rąby. Tutaj. Wszystko jest prawdziwe. W tym miejscu nawet jak grill tutaj zachodzi wyraźnie na reflektor. W ogóle reflektory, jeśli chodzi o reflektory. Są to topowe matrixy, naprawdę potrafią robić cuda, wycinanie, jakieś takie iluminacje. Zobaczcie, samochód jest zamknięty. Otworzę go. Jest tutaj system bezkluczykowy, ale otworzę z kluczyka. Proszę bardzo. I nawet ten element układa się nam w jakby taką flagę. Progi boczne też tutaj nie są takie normalne do końca. Tutaj też mamy taką czarną polakierowaną listwę przez cały tutaj bok. I zderzak z tyłu. No tutaj już się znajdzie trochę fejków. Tutaj. I tutaj mamy wprawdzie plastry miodu, ale jest to fejkowy wylot powietrza. Mi to tak wygląda, jakby projektanci Audi konsultowali się, jeśli chodzi o tył, z projektantami Hondy. No w Hondzie Civic Type R, też taki hatchback sportowy, jest tam, no nie da się ukryć, sporo fejkowych wlotów i wylotów. Na szczęście mamy tutaj dwie prawdziwe końcówki wydechów, znaczy takie półfejkowe jakby, no bo proszę. Tutaj jest końcówka układu wydechowego. Jest tak po dwóch stronach. Taki dyfuzorek od dołu. Ten element jest też polakierowany na czarno w połysku. Emblemacik RS3. No nie mamy tutaj w tym aucie chromów. Raczej taki pakiet czerni. Wszystko jest czarne. Znaczy auto niebieskie, czarne wszystkie elementy. No i czerwone zaciski, które myślę akurat pasują do tylnych lamp. Taka RS3 jest niższa od normalnej takiej A3 o 25 mm i o 10 mm od S3. Jeśli chodzi o felgi, ciekawa sprawa, bo szersze mamy tutaj felgi z przodu niż z tyłu. Na odwrót zawsze jest w innych samochodach. 265x30, jest to 19-calowa felga. Tarcze, spójrzcie na to, na te zaciski. Jest to sześciotłoczek. Tarcze z przodu mają 375 mm w hatchbacku. Z tyłu tarcze mają 310 mm wielkości, ale no nowoczesny hatchback z napędem na wszystkie koła, troszkę większym silnikiem jak na hatchbacka. Maszyna waży no 1600 kg ponad. Ale mimo wszystko bardzo można tutaj sobie odważnie śmigać nią w zakrętach. Zaraz o tym opowiem dlaczego. Felgi z tyłu
Już patrzę, 245x35. Zawieszenie oczywiście zostało tutaj zmodyfikowane w 8Y względem poprzedniej generacji 8V, jak i również znacznie dokoksowany został napęd quattro. W napędzie mamy tutaj z tyłu mechanizm RS Torque Splitter. Jest to taki w zasadzie zmodyfikowany dyferencjał, który ma po bokach dwa sprzęgła. RS Torque Splitter ma podobno wytrzymywać nawet momentalny taki moment obrotowy 1750 Nm, ale do czego zmierzam? RS3, napęd quattro, jest tutaj tryb, w którym możemy driftować. Zobaczymy, jak ta maszyna ma w środku, proszę. Elektrycznie otwierana klapa, bagażnik, regularne kształty, wielkość taki typowy, hatchbackowy, nie mamy tutaj koła zapasowego z tyłu, no bo mamy ten potężny dyfer ze sprzęgłami. RS Torque Splitter z tyłu drzwi. Ideolo. I boczek drzwiowy z tyłu, no co, ja pamiętam, no dobrze pamiętam, to jest twardy plastik, raczej jest on cały twardo wykończony, no tutaj mamy taką ala skórkę, nawet nie wiem czy to jest skórka, ale tutaj mamy alkantarę, jest to wszystko mięciutkie, jest to Audi, więc oczywiście nie ma tutaj mowy, żeby coś nam trzeszczało. Audio Bang Olufsen. Przestrzeń pasażerska z tyłu, no do tyłu już tutaj nie będziemy się pchać. No, 2 metry wzrostu, także tutaj bym miał troszeczkę ciężko, szczególnie jak ten fotel ustawię sobie pod siebie. Boczek drzwiowy z przodu, no to już tutaj jest miękki. Tutaj tak samo jak z tyłu i tutaj dopiero na dole jest twardo. A, dobrze zapamiętałem. Kiedyś pamiętam 8Y S3 wam pokazywałem. Była też A3 8Y nawet. No i proszę, przestrzeń pasażerska z przodu. No wygląda to nawet tak rasowo, ale też, no proszę, emblemat RS, fotele, skórka, alkantara, perspektywa z oczu kierowcy. Tak to wygląda. No z pozoru taki normalny hatchback, ale jak tym autem deptamy, ja pierniczę. Odpalimy sobie. Bardzo fajnie, że Audi tak trochę inaczej zaprojektowało deskę rozdzielczą w A3, S3 i RS3. Tak, tutaj jest Lamborghiniowato jakoś. No nie wiem, te nawiewy jakoś mi się kojarzą tak z Lamborghini. Pewnie przez ten tutaj kształt charakterystyczny. 8V ogólnie miała taką, no nawet dość skromnie wyglądającą deskę rozdzielczą. Taką prostą. A tutaj, no już jest masa przełamań, faktur. Tutaj proszę. Nawiewy, deska rozdzielcza jest no, nawet bardzo miękka, calutka. Tutaj z dołu już będzie twardo, ale możemy nawet sobie za to szarpać. Nic tutaj nam się nie odzywa. Jest tutaj oczywiście też oświetlenie ambiente, podświetlany pasek i tutaj. Oczywiście są różne kolory podświetlenia. Tutaj też taki długaśny pasek, przez prawie całą deskę leci sobie. Kierownica taka trochę erusemkowata, z wyraźnym podcięciem. Takie nawet delikatne bicepsiki. Może wieniec nie jest tak gruby jak w BM-ach, ale proszę, jaka perforacja, jaka to jest wyrazistość, proszę Państwa. RS. O tak, dobra. No i tutaj mogę Wam pokazać, jakie są tryby jazdy. Efficiency. No to kurczę, nawet tutaj jest tryb żeglowania. Jest tutaj 7-biegowa dwusprzęgłówka. Comfort Auto Dynamic. RS Individual, Performance to jest taki gruby tryb na tor i RS Torque Rear. Tutaj właśnie jak to włączymy, możemy driftować. Możemy sobie tutaj jeszcze wejść, proszę, w ustawienia. Gdzie to było? Ustawienia, wskazanie, Audi Virtual Cockpit. O, proszę, możemy też sobie ustawić takie liczniki. Tak, zmień. No. Jak widzicie, po systemie multimedialnym śmigam sobie tutaj jak sarenka. Jest on prosty w obsłudze ogólnie, dość intuicyjny. Czasami ma takie delikatne lagi. Jest to też bardzo ciekawe, że w tym samochodzie możemy sobie zrobić tak ten virtual cockpit, żeby nie było tutaj wskaźnika poziomu paliwa. No tutaj jest wskaźnik poziomu paliwa. Ale na przykład wrzucę sobie, no nie wiem, asysta kierowcy.
No i gdzie tutaj jest wskaźnik paliwa? Chyba nie ma. Ewentualnie mamy zasięg. Jest tutaj tempomat aktywny, manetki od zmiany biegów. I tutaj, no niektórzy mogą być mega smutni, że nie mamy tutaj po prostu gałęcjusza. Ale czy ja wiem, czy to jest akurat jakieś takie złe? Prosta obsługa, wszystko jest jasne. No i tak mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, no to po prostu raz wrzucamy na jakiś czas i ciśniemy. Z gałątu się jak zwierzę nie szarpiemy. Auto zgasło, no system start-stop, tak jest. A co, jest tutaj system start-stop. Kamera 360 stopni, jest tutaj nawet kamera z przodu, jak widać. Nawet mamy, proszę Państwa, w RS Trójce asystenta parkowania. Proszę, auto jest w stanie nam samo zaparkować. Panel klimatyzacji. Wszystko jest tutaj proste. Fajnie, że on jest jeszcze fizyczny. Podgrzewane fotele. Charakterystyczne takie kliknięcia, jak to w samochodach marki Audi. Kolejny pasek przycisków fizycznych. Takie one są jakby lotnicze, szczególnie o tutaj, takie w górę i w dół. Fajnie. No i co, tunel środkowy. Tutaj mamy taki ciekawy, simply cleverowy uchwyt na kubki. Podłokietnik regulowany jest w dwóch płaszczyznach. Dobra, zajrzyjmy sobie jeszcze do schowka. Cały jest mięciutki, flokowany. No średniej wielkości, nawet nie taki mały. I dobra, gasimy. Zajrzyjmy pod maskę. Otwieramy. I proszę Państwa, to jest coś wspaniałego. Ale ten samochód jeszcze jest świeżutki, jakie to wszystko jest czyste. 2000 km przebieg. No, akurat dotarty. 2,5 litra TFSI, 5 cylindrów, 400 koni mechanicznych i 500 Nm. Silnik ten skonfigurowany jest w RS Trójce, 7-biegową skrzynią S-Tronic, dwusprzęgłówka, no i oczywiście napędem Quattro. Wiecie, że nawet ta maszyna nie jest taka strasznie paliwożerna. Można nią zejść nawet poniżej 7 litrów na 100 km ze spalaniem. Ale tym samochodem ogólnie chce się bardzo deptać, ale gdy się weźmiemy, tak kurczę, zepniemy i będziemy jechać 90-100 km na godzinę, jak najbardziej taki wynik jest do osiągnięcia, no może weźmiemy sobie też któregoś razu ten wóz na test spalania na przykład po mieście na Most Brodowski przy 90-120 km na godzinę? Ale dziś o spalaniu tak niezbyt. Przyspieszenie do pierwszej setki deklaruje tutaj producent 3,8 sekundy. Może raceboxik? No, 3,84, ale kurczę, jest dzisiaj chłodno. Troszeczkę było wilgotno, jak mierzyłem. Ten samochód oczywiście ma procedurę startową, ale no miał troszeczkę jeszcze problemy z trakcją nawet. Jest tutaj potencjał, by osiągnąć lepszy wynik. Jest to aktualnie hatchback, który ma najlepszy czas do setki. Lepszy niż A45S. Prędkość maksymalna? Trzy warianty. Zależy, jak sobie auto skonfigurujemy. 250 na godzinę, tak bazowo. 280 km na godzinę. Możemy sobie tutaj przesunąć no już na etapie konfigurowania auta ogranicznik. Oraz w najgrubszej wersji, w jakimś tam pakiecie chyba RS Performance, 290 km na godzinę. No bo kaganiec, Audi by chciało szybciej. Dobra, co? Zamykamy maskę. No ciekawe, jaka to jest prędkość maksymalna. I możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No i dobra, to jesteśmy na miejscu, możemy palić maszynę i przy tym mały soundcheck. No 5 cylindrów, więc maszyna furczy i burczy. Wybaczcie, dzisiaj troszeczkę gorsza jakość będzie z tej perspektywy, chociaż nie wiem jaka wyjdzie, ponieważ inny telefon, którym zawsze nagrywam tą perspektywę, coś dzisiaj mi padł, wcześniej nim nagrywałem ujęcia z samochodu z zewnątrz. Jest trochę zimno i bateria jakoś chyba poddała się troszeczkę. To D, ale to nieistotne. Najważniejsza jest perspektywa z oczu kierującego. Damy sobie na dynamic, będzie ok. RS Performance to bardziej tak na tor, odłącza nam kontrolę trakcji i tak dalej. No i nie będziemy mieli tutaj podglądu na prędkość według GPS-u.
ale tutaj będziecie mogli patrzeć w te miejsce, w to miejsce. Racebox nam zawsze prawdę pokaże. I ciśniemy. O, to będzie piękna próba autostradowa. No kurczę, RS3, a momencik, bo ja tutaj jeszcze nie wyzerowałem zużycia paliwa. Momencik, jak to się robiło? Chyba tutaj przycisk. No, prościuteńko, intuicyjnie. No, kamerka z tyłu. Nawet czyżby była skrętna? Jest skrętna. System start-stop sobie wyłączymy. Nam niepotrzebny. W tym teście akurat niepotrzebny, bo na teście zużycie paliwa wiadomo. Dobra. Dzisiaj trochę ruch, bo po świętach. Ale jak mamy tutaj ogranicznik, pewnie mamy, nowiutkie auto. Szkoda byłoby ściągać tu ogranicznik, skoro jest gwarancja przecież. No i co? Ja pierniczę. Nawet tutaj pan nam chciał zjechać na lewy, byśmy nas puścić, ale nie, my za szybcy. Okej, to tutaj ograniczenie do 80 km na godzinę. Nawet fajna pozycja za kierownicą, muszę przyznać. Jest tutaj taka wyraźna jakby pochyłość tego fotela do wyregulowania, kołyska, coś jak w BMW, że nawet przy 2 metrach wzrostu tutaj pod udzie mi dotyka fotela. Bardzo spoko. Przydaje nam się to w dłuższych trasach. Ogólnie fajnie tutaj się siedzi, jest się takim mocno obudowanym. O, jeszcze tak z góry perspektywa, to już w ogóle. Dobra, niech będzie. Jaki mamy wiatr? No w stronę Berlina, pod wiatr ewidentnie. O, tutaj sobie 100-200 chyba zmierzymy, co? No i dobra. 80 km na godzinę, dobra. Niemiecka strona, autostrada bez ograniczeń, kita. Ja pierniczę, ale to jest rakieta. No, 10:41. Ja pierniczę do drugiego mostu. 250 prawie według prędkościomierza. 240 było według GPS-u. Także jeszcze tutaj się nie otarliśmy o kagańczyk. Wiadomo, jest to ogólnie takie ostro dokoksowane Audi A3, no RS3. Także nie jest tutaj aż tak super cicho, ale też nie jest super głośno. No po prostu tak w miarę normalnie jak na ten segment. Tak szczególnie tutaj z boku ogólnie słychać jakieś tam jakieś szumy. No ale teraz też jedziemy pod mocny wiatr. Dzisiaj naprawdę bardzo kiepsko się kręciło prezentację, bo jest zimno, wiecznie. Ale tutaj już mi się kręci naprawdę bardzo przyjemnie. I dobra. Odpuszczamy spokojnie, po wyprzedzanie, no i na prawym pasie jadą auta. Nawet gdyby lewy był pusty, a tyle aut by tutaj na prawym jechało, ja bym nie cisnął. Do prędkości zawsze musimy podchodzić pokornie. W ogóle jeśli chodzi o prowadzenie RS3, można spotkać opinie takie, usłyszeć, czy tam przeczytać cokolwiek, że po prostu RS3 wyrzucają na zakrętach ze względu po prostu na rozkład masy, no i budowę tego samochodu, no bo silnik tutaj jest w sumie przed przednią osią. Ale tutaj, jako że mamy opony szersze z przodu niż z tyłu, że mamy to ten RS Torque Splitter z tymi dwoma sprzęgłami po bokach, ja pierniczę, jak tak ciśniemy w zakręcie,
to nawet ten samochód jest w sumie neutralnie tak się prowadzi w zakręcie, ale łatwo tutaj wywołać nadsterowność. Może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe, to damy sobie tryb, a taki eco efficiency. Siódmy bieg, tak i powiedzmy 140 km na godzinę, od razu w autku jest ciszej, tak łagodniej. Jest 2528 obrotów. Zwolnimy do 120. Oj, chyba w drugą stronę sobie przyspieszymy tutaj konkretniej. 120. Mamy 2216 obrotów. Myślę, że wystarczy. Teraz trójka. O, nawet teraz docisnąłem gaz do dechy, ale jeszcze bez kickdownu. Normalnie. Luźniuteńko tutaj jest. Mniej luźniuteńko, a damy sobie RS Performance. To jest tutaj już tak sztywniutko. Można powiedzieć, nie tylko sztywniutko. Ale spalanie tutaj chcę mieć widoczne. Komputer samochodu. 22 litry jak na razie średnie zużycie paliwa. No, fejtonem sobie ktoś wraca ze świąt. Piękna sprawa. Słuchałbym w nim I'm driving home for Christmas. Była taka piosenka. Ale rakieta. W ogóle tutaj czujemy się tak obudowani, jesteśmy jak w jakimś czołgu małym takim. No i proszę bardzo, prawy pas, zjeżdżamy Bokagańczyk. Tak 253 km na godzinę według GPS-u było. Nie ma co tutaj dalej cisnąć w sumie, ale zawrócimy sobie i sprawdzimy 100-200. No bo tutaj, kurczę, było z góry, ale pod wiatr. Były takie 240 licznikowe. Fajna prędkość w takiej RS trójce do opowiadania. No i tak to wygląda. Jeszcze raz. No 255 według GPS-u prawie było. Kagańczyk trochę oszukaliśmy. To zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Ale w tym trybie RS Performance, tak się ten tryb nazywał. RS Performance, strasznie tutaj nam skrzynia biegów wysoko trzyma silnik. I strasznie ten samochód jest narowisty. Masakra jakaś. Dobra, zrobimy sobie soundcheck. Z pewnością będzie to bardzo ładny soundcheck. Dziczki i sarenki tutaj już kopią pewnie mordami we mchu ze strachu. Chociaż nie, tam dwa dziki stoją i chcą sobie posłuchać. Szanujemy. Dobra, co? Otwieramy okna szybciutko. I dzida. Ja pierniczę. Tutaj za bardzo nie można się obracać na boki w tym samochodzie, ponieważ tak szybko się wszystko dzieje. No. Nie, neutralnie się Audica prowadzi. No nie chcę tutaj też przeginać. Za piękny wjazd na autostradę. Jakbym jechał z jakimś egzaminatorem, na pewno ten by mnie pochwalił. O, tu zupełnie przypadkiem w ogóle zrobiliśmy sobie 100-200, 10 i 1 sekundy. Dobra, tutaj pociśniemy w stylu luźnego Ryszarda. Zmierzymy sobie, jak będzie tak
równo w miarę. Chociaż nie, tutaj było minus 0,2%. 10,1 sekundy, 10,13, o. W ogóle jak tam ze zużyciem paliwa? 27 litrów. Pamiętam RSQ3 kiedyś testowałem. Też jest w ofercie wypożyczalni Hotcar. Ono chyba 37 litrów miało średnie zużycie paliwa na próbie autostradowej. No kurczę, jak jedziemy jak zwierzę, no to ten samochód będzie palił, ale jak jedziemy normalnie, to wcale nie ma tutaj jakiejś takiej patologii. No i dobra, 90, 85 nawet. I dzidem. Zaczęliśmy trochę pod górkę, teraz będzie delikatnie z górki. No, 0 i 0% nachylenie, 10,01. Ale to był fachowy pomiar, aż jestem trochę dumny. No i dobra, to by było w dzisiejszym odcinku. No nie pośmigamy sobie dzisiaj po zakrętach, czy tam po jakichś serpentynach i nie podriftujemy, ale jest sporo testów RS3, gdzie te rzeczy można sobie w tym samochodzie popodziwiać. Coś pięknego. A za to na polskim YouTubie nie ma tutaj prób autostradowych tak przeprowadzonych. Mam nadzieję, że ta maszyna, jak i ten cały film wam się niesamowicie podobały. Było to coś niesamowitego. W ogóle cole wyjechały, jak akurat ja przejeżdżałem i one musiały wyjechać za mną. Ciekawe, czy będą próbowali mnie gonić, ale w sumie jadą bez sygnałów. Nie wiem, może przypadkiem sobie wyjechali, a nie żeby mnie zatrzymać. Ja sobie mogę tak jechać. Trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie.